Kiedy wracają bociany? Moment powrotu bocianów to jeden z takich najważniejszych, najbardziej widocznych znaków nadchodzącej wiosny, na który oczywiście większość z nas czeka. I na bociany powrót bocianów oraz na wiosnę. Najczęściej bociany wracają w połowie kwietnia, choć zdarzają się bociany, które mogą być nawet miesiąc wcześniej, już w połowie przed połową marca. Są niekiedy też tacy bardziej maruderzy. Bociany, które pojawiają się dopiero na początku maja, ale najczęściej jest to właśnie połowa kwietnia. Ta połowa kwietnia to moment, kiedy te bociany do nas przylatują i mają wystarczająco dużo czasu, żeby po prostu przygotować gniazda, żeby wychować nowe potomstwo. Bociany z tych najdalszych zimowisk wyruszają już pod koniec stycznia, a większość Bocianów tych, które zimują troszkę bliżej nas, rusza w lutym. Sam powrót to od półtora do dwóch miesięcy, czyli trwa on szybciej niż lot na południe do Afryki, niż ten wylot, który przypada pod koniec lata na początku jesieni. Niestety, ale dla bocianów ta podróż jest pełna niebezpieczeństw, zwłaszcza tych związanych z załamaniem się pogody, czyli wszelkiego rodzaju burze, bardzo silne wiatry, sztormy. To wszystko niestety może spowodować, że bociany mogą nie dotrzeć po prostu do Polski i albo zostać ranne, albo nawet zginąć po drodze. Dlatego ten okres powrotu tych długich podróży bocianów to okres, kiedy te bociany są bardzo mocno zagrożone. Więc bociany najczęściej wracają w połowie kwietnia, mogą miesiąc wcześniej, miesiąc później, ale przeważnie jest to połowa kwietnia do początku maja. Tak żeby po prostu miały odpowiednią ilość czasu, żeby się po prostu przygotować do posiadania potomstwa, do odchowania tego potomstwa, i żeby na czas wyruszyć do Afryki, na podróż do Afryki, żeby tam przezimować. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć pokaż znajomym tak, żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej.